8 listopada wspominamy świętych czterech koronowanych, męczenników. Określenie święci czterej koronowani wskutek zawiłej historii ich kultu odnosi się obecnie do dwóch grup męczenników, obejmując łącznie 9 osób. Pierwszą grupę męczenników tworzą Sewer, Sewerian, Karpofor i Wiktoryn. Wedle złotej legendy imiona te nie zachowały się z czasów ich śmierci, ale dopiero po upływie lat zostały objawione przez Boga. Określenie ich mianem koronowanych wynika właśnie z braku informacji o ich imionach. Używano tu więc starożytnego skojarzenia, że męczennicy otrzymywali koronę świętości z Bożych rąk za wytrwanie w wierze. Zgodnie z tradycją tych czterech mężczyzn poniosło śmierć męczeńską w Rzymie lub w Castro Alba. Opis męczeństwa świętego Sebastiana wspomina, że byli oni żołnierzami, którzy odmówili złożenia ofiary bożkowi Eskulapowi i zginęli z tego powodu z rozkazu cesarza Dioklecjana. Ich ciała pochowali papież Milciades i święty Sebastian na cmentarzu świętych Marcelina i Piotra przy Via Labicana. Do drugiej grupy należą natomiast Klaudiusz, Kastor, Nikostrat i Symforian. Nie do końca wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach dołączono do nich także Symplicjusza. Według przekazów byli oni kamieniarzami lub rzeźbiarzami z Sirmium. Ich praca zachwycała współczesnych. Każde nowe dzieło rozpoczynali od znaku krzyża, a w trakcie pracy chętnie i głośno modlili się i śpiewali pobożne pieśni. Zginęli w Pannonii, kiedy odmówili uczczenia figury cesarza Dioklecjana i złożenia ofiary bóstwom rzymskim. Zamknięto ich żywych w ołowianych trumnach i wrzucono do rzeki. Być może został z nimi zamordowany także Symplicjusz. Obie grupy męczenników wspominane były przez wieki wspólnie w dniu 8 listopada. Obecnie ich wspomnienie zostało rozdzielone. Pierwszą grupę męczenników wspomina się 8 sierpnia, drugą 8 listopada. Ich kult zaowocował także w sztuce i architekturze. W Rzymie pomiędzy Koloseum a Bazyliką Świętego Jana na Lateranie znajduje się Bazylika Czterech Koronowanych. Pierwszy kościół został tu zbudowany w IV lub V wieku. Renowację przeprowadził papież Leon IV, natomiast zniszczona podczas najazdu normańskiego w XI wieku świątynia została odbudowana przez papieża Paschalisa II na początku XII wieku i konsekrowana w 1116. Do dziś jest to kościół tytularny, przydzielany przez papieża kardynałom prezbiterom. W ten sposób kardynał staje się rzymskim proboszczem, członkiem kościoła rzymskiego. Obecnie kardynałem Bazyliki Czterech Koronowanych w Rzymie jest emerytowany arcybiskup Los Angeles, kardynał Roger Mahony. Postacie świętych Czterech Koronowanych namalował m.in. Mikołaj di Pietro Guerini oraz Filippo Abbiati. Na zewnętrznych ścianach kościoła San Michele we Florencji pomiędzy łukami arkad znajdują się m.in. posągi czterech koronowanych autorstwa Naniego di Banco, ufundowane przez gildię rzeźbiarzy. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nas napełni radością wspólne zwycięstwo Twoich męczenników. Niech umocni naszą wiarę i zapewni nam ich wspólną opiekę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.